Shanghai International Circuit has the familiar feature of a long back straight with a hairpin before the finish. The rest of the circuit has numerous twists, although there are a couple of other straights that could provide passing opportunities. Na prawy hit, gdzie Robert Kubica oczywiście zajął pierwszą pozycję. Zobaczymy, jak to pójdzie. Proszę Państwa, Robert Kubica zaczyna. Tak, Sebastian Vettel ma lepszy proszek, zaczyna, ale Robert Kubica się nie poddaje. Co to było? Proszę Państwa, tutaj mamy dość dziwną sytuację, bo Robert Sebastian Vettel walnął Kubicę prosto w koło, ale jednak to Kubica dostał karę. Ja bym się trochę kłócił z tym, ale sędziowie, to sędziowie, a jak teraz się to tylko ostrzeżenie. Sebastian Vettel wykorzystał sytuację, przecież Robert Kubica niezbyt dobrze wystartował i jest jak na razie drugi. Za trzeci jak na razie jest Felipe Massa, który w poprzednim wyścigu, o ile się nie mylę, chyba nie wypalił, ale teraz to już jest nieważne. Zobaczmy, jak nasz Polak jedzie. Pamiętajmy, że Robert Kubica walczy z Sebastianem Vettelem o Jalo, mistrz trzechkierowcy z Formuły 1. Jak na razie Sebastian Vettel, jakby po tym wyścigu, po poprzednim wyścigu Grand Prix Singapuru, teraz dawaliby medale. Kubica był drugi, niestety. Ale zobaczmy, teraz będzie długa prosta. Długa prosta, czy Robert Kubica zbliży się do Sebastiana Vettela i Felipe Massa! Felipe Massa, proszę Państwa! Czy Robert Kubica? Proszę Państwa, Robert Kubica ściął i dalej, i Felipe Massa chyba tak stracił. Nie traci, jednak utrzymał tempo. Proszę Państwa, tutaj mamy niebezpieczne miejsce i Robert, jak teraz się ponad sekundy straty dla Roberta Kubice. Robert Kubica jedzie, przyjeżdża przez te okrążenie koła z obroty w Formule 1. Tak szczerze, to nie da więcej tych obrotów, ale proszę Państwa, Kubica jedzie, atakuje i Niemiec nie ma szans. O, proszę Państwa, chyba nie wyhamuje. Nie wyhamował. Niemiec odzyskuje swoją pozycję. Proszę Państwa, Robert Kubica, bardzo szalona jazda, bardzo agresywna. Widać, że go chce wyprzedzić. Niestety nie może znaleźć dobrej, dogodnej pozycji. O, teraz jedzie. Jedzie i próbuje skręcić. Czy je wyprzedzi? Nie, jednak, proszę Państwa. Sebastian Vettel walczy zaciekle, walczy. Czy będzie? Robert Kubica wyprzedza Sebastiana Vettela. Zobaczmy teraz pozycję z innej kamery. Jak Robert Kubica jedzie. O, teraz. I ucieka. Proszę Państwa, kończę TRS. Wracamy do normalnej kamery, proszę Państwa. Widać, że Sebastian Vettel bierze tunel aerodynamiczny od Roberta Kubicy. I proszę Państwa, mamy wypadek, po raz kolejny kontakt pomiędzy tymi dwoma zatykami. Ale tym razem Robert Kubica ucieka, ale teraz już mamy zjazd do boksu. Proszę Państwa, Robert Kubica wjeżdża. Tylko żeby kary nie... Trzeba uważać, by kary nie dostać. I jedzie, proszę Państwa, 0,37 sekund. I mamy pit stop. Proszę Państwa, zobaczymy, jak tym razem uda się. No, teraz mogliście usłyszeć, proszę Państwa, co powiedział do nas jakże ważny pan. I proszę Państwa, dużo osób zjechało teraz do boksu. Chyba zjechali za Robertem Kubicy. Ale Robert Kubica wyjeżdża pierwszy. Ale tu się dziwić, Robert Kubica... Robert Kubica był pierwszy i może inne zespoły wziął taktykę od zespołu BMW Sauber.
i samego Roberta Kubica. Yeah, proszę państwa, Robert Kubica, co on robi? Jak widzimy, Felipe Massa i Sir Roberta, proszę państwa, Brazylijczyk już raz walczył w tym wyścigu z Polakiem. Zobaczymy, czy teraz mu się uda. Wszyscy pamiętamy tę scenę, jak Felipe Massa był praktycznie o krok od mistrzostw, od zdobycia tytułu mistrzowskiego. Lecz niestety, Lewis Hamilton w ostatnim okrążeniu zdobył to jedną ważną pozycję. Punktami matematycznie Felipe Massa mógł się pożegnać z mistrzostwem świata. Pamiętam to, jak by to było wczoraj, chociaż to było parę lat temu. Proszę państwa, Robert Kubica jest blisko Nakajimy, ale bardzo wolno jecha, jedzie przez tą trawę. Proszę państwa, Robert Kubica, jego top czas to 0.41. I teraz raczej to nie będzie dobry czas. Zobaczmy, jak jedzie. Jak jedzie. I proszę państwa, proszę państwa, po raz kolejny Brazylijczyk. Proszę państwa, mamy kontakt. Ale to źle wyglądało. Ale mamy kontakt pomiędzy tymi zawodnikami. Robert Kubica teraz dostaje tym razem słusznie karę. Proszę państwa, mamy tu... Proszę państwa, Robert Kubica chyba teraz nie wygra. Robert Kubica dostał karę przejazdu przez pitstopa. Musi przejechać przez pitstopa w tym okrążeniu, bo będzie, to już nie będzie pierwsza pozycja. Robert Kubica teraz musi się naprawdę postarać, żeby lotować w punktach. Proszę państwa, Robert Kubica sobie... Robert Kubica jedzie bardzo agresywnie. Co by cię go stopiło, ja nie wiem. Ale Robert Kubica teraz już będzie takie dobre... dobre miejsce. I, ale walczy z Sebastianem Vettelem o pierwsze miejsce. Chociaż to już jest takie bardziej symboliczna walka. Co on zrobił? Proszę państwa, co on zrobił? Robert Kubica chyba jest bardzo zdenerwowany, że co chwilę pali o te koło Sebastiana Vettela. No i niestety... będzie pojedynek. Tu będzie mocny pojedynek. Przepraszam, niestety coś się tu buguje. Kubica... Proszę państwa, przepraszam. Robert Kubica... Proszę państwa, mamy kontakt po raz kolejny. Robert Kubica już chyba znaleźł jakiś rekord. Tam ktoś zjechał. Proszę państwa, Robert Kubica jedzie i teraz będzie walczył. Zostaje wyprzedzony. Może będzie miał jeszcze szansę, jak dobrze pojedzie na dobrą pozycję. Jak na razie jest Robert Kubica piąty. Czyli tak źle nie jest, daleko jest. Jeszcze pamiętamy, jak wielcy mistrzowie po takich karach jednak wracali. Ale coś czuję, że Sebastiana Vettela od już tego goni. Może zająć jeszcze drugą pozycję. Ja to głęboko wierzę, ale żyjemy, zobaczymy. Jedzie Robert, jedzie. Proszę państwa, czy tu mamy problem z silnikiem? Robert Kubica ma problemy z silnikiem. Proszę zobaczyć na bolid ten. Robert Kubica ma problemy i chyba to nie jest za dobry wyścig. On będzie teraz chyba walczył o utrzymanie tej pozycji. Przepraszam za wiercenie w pokoju, akurat ostatnie okrążenie. Proszę państwa, możecie zobaczyć szary dym spod silnika Kubicy. Pat jak Honda za paręnaście lat. Teraz zobaczymy, jak to jest 2017 tym da radę. I proszę państwa, teraz chyba największa męka dla silnika PMW, który nie wytrzymał trzeci wyścig. Nie wytrzymał. Zobaczmy jeszcze raz, jak ten. Jak... Proszę państwa, co Robert Kubica
jest, musi dokończyć, czy da radę, czy da radę tym pojazdem dojechać. Proszę Państwa, nie ma dobrej czasówki. Wszyscy jadą za nim koło jak w pociągu. Proszę Państwa, mamy finish. Co, Robert Kubica dostaje karę 25 sekund i klasyfikuje na 15 pozycji. Dokładnie, 17 pozycji, proszę Państwa, fatalny wyścig dla Roberta Kubicy. I Sebastian Vettel oddala się od Polaka, oddala się. Towarzysze, ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Może pozycja Roberta nie jest ta dobra, ale widzimy się już chyba w następnym odcinku. Czy Robert Kubica odzyska punkty, czy wygra wyścig, czy dogoni Sebastiana Vettela, już się dowiecie dokładnie za tydzień o godzinie 12. Cześć!